Tutaj Ania, witam w kolejnym odcinku Dzikiego Ucha, w którym uczestnicy zmierzą się z artystami jednego przeboju. Nie oznacza to jednak, że artyści ci nie wydali więcej piosenek, oznacza to, że nie odniosły one aż tak dużego sukcesu. W opisie pod tym filmem znajdziecie odnośniki do muzycznych zagadek, możecie więc sprawdzić się, zanim zaczniecie oglądać ten odcinek, tylko dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy poszło wam lepiej niż naszym uczestnikom. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Miło was widzieć wszystkich. No, miło i słyszeć, i czuć. To Ania tylko, ale tak. No. Nie o czym będzie odcinek. Mam dla was challenge. Sprawdzimy, jak dobrze znacie One Hit Wonders, czyli artystów jednego przeboju. Przegrałem, już z góry mówię, ja że tak, przegrałem. Ja też czuję, że będzie źle, no ale dobra. Usłyszycie po trzy fragmenty pięciu piosenek. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tytułu oraz artysty. Jeśli rozpoznacie je, naciskacie przycisk. Pierwszy fragment warty jest 5 punktów. Drugi fragment warty jest 3 punkty. Trzeci fragment warty jest 1 punkt. Jeśli wasza odpowiedź będzie błędna, prawo głosu przechodzi na drugą osobę. Po usłyszeniu każdego fragmentu macie jedno prawo głosu. Obaj wracacie do kolejnego fragmentu. Muszę usłyszeć prawidłowe nazwiska wykonawców oraz tytuły, by przyznać punkt. Wygrywa osoba z największą liczbą punktów. Nie, to jest bardzo trudne, bo ja mam bardzo słabą pamięć do tytułów i do imion. A i jeszcze do jednego ludzie od jednego hitu, to już w ogóle można troszkę jakby... No zaczęłam się stresować. Nie wszystko powiem. Będzie dobrze. Wiem na przykład, ona by tak chciała być. To jest chyba na razie jedna piosenka. Ale nawet nie wiem, kto to... No, przepraszam, dobra. Ja wiem. Powodzenia. No ja nie wiem, a ty? Ja też nie wiem. Są totalnie jakieś lata 90. Ona by tak chciała. Dobra, nie. Ja mam skojarzenie, ale to nie jest na pewno zespół jednego przeboju. Ja nie mam skojarzenia, ale no znam to. Scorpions, Lonely Nights. Dumka na dwa serca. Kto? Mnie tak szczęśnia, kiedy to Górniak. Nie, Zuzanno. Ja nie, ja pasuję, co ty? Wyobrażam sobie, że jest taka chatka, co nie? Jest zima i tak nagle, wiesz, leżysz sobie przy kominku i nagle zaczyna to lecieć. Ja mam jakieś takie, jakby to był początek do jakiejś takiej ballady romantycznej, takiej, no. Co znaczy czekać ją tu dłużej? Ten pomysł z kominkiem trochę ucieka teraz. Skorpionsi też. Pisane jest, a te kroplą deszczu namaluje cię, a potem coś tam, tylko jak to się nazywa i kto to jest? Nic mi nie przychodzi do głowy, ale to gdzieś słyszałem. Facet, wokalista. Myślę, że nie więcej niż 30 lat ma. Może mieć żonę? Może mieć żonę. Wydaje mi się, że tak po głosie, że jest ciemnym blondynem. Niebieskie oczy. Niebieskie oczy. Biały t-shirt. I takie spodnie z wyższym stanem i paskiem, ale taki t-shirt, wiesz, o właśnie z szerokim rękawem. Ale obcięty na jeża. Tak. Znaczy nie, no takie 3 centymetry, nie? Tak, tak. I kajdan. Dobra, niech będzie jakiś Adam Nowak. Kroplą deszczu, taki jest tytuł albo coś. Artysta? Artysta. On się nazywa... Rafał Brzozowski. Dobra, nie wiem, źle. Dalej. Nie mam pojęcia. Gabriel Fleszar. Boże, teraz. Jak to się nazywa? Gabriel Fleszar. Dłużej. Kroplą deszczu namaluje cię. Kroplą deszczu. Kroplą deszczu namaluje cię, a potem długo. No nie wiem, kto to nie jest. Nie ma opcji. Nie powiem, kto ja to jest. Ja też nie wiem, kto to jest. Nie wiem. Ej, to było kroplą deszczu. Ale to nie wiem, czy taki jest tytuł, naprawdę. Masz to gdzieś tam tutaj, że ja słyszałem to, ale nie mam pojęcia. No to jest Polak na pewno. No. Strzelam na Pawła. Piotra... Stromowskiego. Jakieś po deszczu namaluje cię. Artysta. Nie. Skorpiąsi. Skorpiąsi. Kroplą deszczu i Jan Kowalski po prostu. Nie mam pojęcia. Jest faktycznie kroplą deszczu i jest to Gabriel Fleszar. Fleszar, Gabriel Fleszar. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Jestem pana ciekawa, Gabriela. Czy na teledysku miał ten strój, o którym rozmawiałyśmy i czy wygląda tak, jak go opisałyśmy. Kroplą deszczu, twoja twarz, te kropli będę ja. Kiedyś ją słyszałem, ale nie znam jej tak, żeby znać słowa, no. To był przecież jakiś mega hit w latach 90, a my jesteśmy z lat 90, co nie? No. Najlepsze...
To chyba były lata 90, jakiś taki koniec. 97, no. 98, coś takiego. No to miałam 2-3 latka, ale jakoś się zachowało. A, bo ty jesteś młodsza, dobrze. 95. Ja jestem 90, więc pamiętam to po prostu z dzieciństwa. Były te listy przebojów w ogóle, wiecie, te 30 ton, coś tam, coś tam. No i liczą się punkty. Liczy się dobra zabawa. Satysfakcja. Ale pokażesz chociaż, że widziałem, chociaż znałem tytuł? Tak to zmontujemy. To ja wiem. To jest, przepraszam za moją wymowę, trudno. Aserehe, pewnie, tak to się nazywa. I jakiś ketchup, czy coś takiego. Makarena. Aserehe. The Ketchup Song. I to jest... nie wiem kto, to są The Ladies jakieś, nie wiem, ale to jest to, prawda? Nie mam pojęcia. Oni się, ja bym ci podpowiedział, ale nie wiem. Dzięki, Paweł. Nie! Aserehe! Nie. Aserehe, aserehe, Las Ketchup. O nie! A kurde, ale co z tego, jak ja nie wiem, kto coś... A nie, Las Ketchup to jest? Aserehe? 5 punktów. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Mira, no, 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 możesz już trzeci nawet puścić. No tak, bo mnie wie, ale sobie potańczymy, no. Wiem, że w refrenie jest aserehe. Tak, a jak one się nazywały, bo to było jakieś, tam było więcej niż jedno, ja nie wiem, czy to były jakieś siostry, czy coś takiego. No, tak samo jak wcześniej aserehe i kesza. Nie podejmę się, ja się nie podejmę. To chyba nie tu. Ja będę mieć taka biała flaga, że poddajemy się, nie? Ja przyjdę następnym razem z białą flagą. Chciałam powiedzieć, że jeżeli wyjdzie wynik 0-0 na koniec, to wtedy przyznam ci punkcik, bo było to faktycznie aserehe, to jest w nawiasie, The Ketchup Song i zespół się nazywa Las Ketchup. A dlatego mi się coś kojarzy. A, serehe, ha, ehe. The heaven to the heaven is heavy, no mama. Dopóki ja no irbidy. Dobrze, tak się kończyło. Coś takiego. No tutaj właśnie to jest taki program, w którym nie widać nóg. Nóg, no właśnie. Kiedyś uczyłem się hiszpańskiego i jedyne co pamiętam to Abrimos los libros a la página 30 y 8. Dobra, to jest czas, żeby napić się kawy i tutaj którąś reklamę. Moja kawa. Mój kubek. Kubek. Jakubek. Bez kawy dzień kulawy. Jeszcze Kadzia T, to jest... Bądź cicho. Pani mi bardzo często to mówiła. Fajny numer był kiedyś. Tak, to było w ogóle, ja pamiętam to z dyskotek w podstawówce. Ale przynajmniej zgadłam tą tytuł. A ja tamtego no, też tytuł. No, także jest 1-1. My liczymy sobie, mamy swoją punktację. No i to jest super, że tam był jakiś właśnie taki taniec, który do tej pory można sobie... Dzisiaj jakby był TikTok, to by wszyscy nagrywali, jak to tańczą, to, a wtedy no, nie było przykład. TikToka i... Nie, jednak nie. To jest, znaczy... Ja wiem, co to jest, ale... Pierwsza myśl to jakiś Mysłowic, ale to wiadomo, żeby nie było ten artyści jednego kawałka. I wiem, na, 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 na. Bo wiem, że gdy zimną biorę... I też nie wiem. Lecimy dalej, co? Lecimy dalej, no. Wilki? Nie. Nie, oni potem mieli karierę. Ale Rotary lubiła tańczyć? Nie. To się nazywa na jednej z dzikich plaszek. Na jednej z dzikich... Ale... Kurde, nie wiem, jaki jest tytuł. I niech noc przykryje nas. Ale jak to się nazywa i kto to śpiewał? Dobra, ja mam pomysł, ale to też raczej nie. Może Hej moja i twoja nadzieja? Co ty? Przed świtaniem to nie jest Andrzej Lampert. Koniec. Dobra. Siłacz Marcin Rodzynek. O! Rodzynek, ale zaliczam. Rodzynek, no tak, sorry. A rzeczywiście. Wybrałaś znów. Coś w stylu jakiś, coś super bohater, jakiś coś z tym się chyba kojarzy tytuł mi. Ralfem Kamińskim trochę zabrzmiało, ale to nie jest artysta jednego tego też. No jak ci się ten koleś nazywa? Końca świata, świat. Znowu pasja w moim przypadku. Idziemy na straszne się na tym odcinku, no ale żeby ktoś mógł wygrać, ktoś musi być słabszy w danej dziedzinie, więc... A tamtym dobrze poszło? Nie, ja nie zgaduję. Ja też nie.
No, piękna jest. Przecież tyle się tańczyło i w ogóle płakało do tej piosenki. Tyle się płakało. I niech noc przykryje. Pas. Też to samo, to samo. Dobra, ja nie wiem. Nie wiem. Ja się poddaję. Okej, tytuł to Siła, czy jest to Marcin Rozynek? O. Widzisz, Heros? Wiedziałam, że coś w tym stylu. Nie znam. Nigdy w życiu. Wpisuję do sprawdzenia, przesłuchania, niestety. Ja na ręce mogę sobie zapisać. Kompletnie nie kojarzę. To jest jej rodzynek mąż, tak? Małeś się rodzynek mąż, tak? To jest jej mąż, tak? Okay. Dlatego jej się ta piosenka nie podobała, ona odeszła wtedy od niego, bo była powiedziała brzydkie, takie gówno, nie będę słuchała. I odeszła. I teraz ma Majdana i wiesz, i wszystko poszło. To był super numer, też ma pamiętam właśnie z młodości. I bardzo to... fajnie Marcin zaśpiewał. Tak. Fajnie się to tak jakoś kojarzy i wspomina te piosenki, które tutaj zapodajesz, Aniu. Nie, jednak nie. Twoja ręka była pierwsza. No to dawaj. A, moja? Twoja była pierwsza, ja położyłem na twoją rękę. Szybkie ręce. Kurde, zapomniałam już teraz. To nie jest Never Be The Same Again. No, ja pas. Przepraszam, czy to jest... Nie? To nie to? Never Be The Same Again to jest Melanie... Si? Melsi? Nie wiem, że po serii dobrych odcinków nie może być... Dobrych. Ja nie miałem takiej serii chyba nigdy. Ja, wiesz co, myślałem, że to będzie jakaś tam Britney Spears, ale ona przecież nie ma jednego przeboju, tylko no wiele. Właśnie, i potem jest też. takie tu. I to mnie zmyliło, że zorientowałem się, że to nie jest ta piosenka. Hazel, pump it up. Pump it up, Denzel. Saturday night. Ale kto? Nie wiem. Nie wiem, ale po fragmencie numer 3 wydaje mi się, że będę wiedział. Nie wiem, ale chcę posłuchać trzeciego fragmentu. Denzel, Denzel, Pump It Up. Nie, trzeci fragment bym chciał. Będzie jeszcze trzeci, będzie. Ale nie wymyślę. Pump It Up. Mi się wydaje, że, no, że musi być taki tytuł, jak jest w refrenie Pump It Up. Fajne, fajne. Ale nie Hazel, tylko... Pump It Up, ale nie pamiętam. Możesz wymyślić jakieś imię i nazwisko. Ej, zgadłeś, serio, ten pierwszy no fragment tak, zgadłeś. Od razu wiedziałem, że, no, tylko że kto to śpiewa. No ja nie wiem też. Jest to Pump It Up i pan nazywa się Denzel. Denzel, a nie Hazel, o, ale też L, Hazel, Denzel. Tak, to znałem. Denza. Pump It Up, don't you know, Pump It Up. You get the Pump It Up, don't you know, Pump It Up. You coś tam Pump It Up. On w ogóle jest basistą. Tak jakby nad DJ-em i basistą, o. Jak wyglądał ten wokalista? Jesz na głowie. Jesz na głowie. Okulary kwadratowe. Takie szybkie. Tak. Takie okulary, polo, kajdan. I gel. A 11 ml, ile dałbym by zapomnieć? Ile dał? Spokojnie. 11 ml. No nie! Jest! Ale powiemy to razem. Ile nie dałbym, by zapomnieć cię? 1,8L. 1,8L, ile dałbym, by zapomnieć? Ja wiem, ale jakby, ponieważ Antek mi nasunął trop, to rozdzielisz nam punkty, bo inaczej się nie przyznasz. Nie, no powiedz, jak to tam jest? Nie, to jest 1,8L, jak zapomnieć? Jak zapomnieć 1,8L? 1,8L, jak zapomnieć? O, no tak, ja nie zgadzam. 10-11. Wszystko poświęcam myśli, że byłaś kiedyś blisko. Totalnie 1,8L, tylko jest inny tytuł w takim razie. Jak zapomnieć? Wykonawca? 1,8L. Nie dałbym, by zapomnieć cię wszystkie chwile te, które są na niebo, chcę. Bo chcę. Nie myśleć o tym już, mógłbym wszystko... Tak już. Po prostu nie pamiętać sytuacji, w której serce klęka, wiem. Dobrze, nie wiem, że tak bardzo chcę. Mam nadzieję, że to wiesz i ty. Yo! Powiedziałbym 2,5 do 2,5, bo gdybym nie znał zespołu, to bym po drugim fragmencie szukał. Nie, mi to... All up to you. Mi to też obojętne. To może być 2,5 do 2,5. Idealnie. Bardzo panu dziękuję. Ja również. Uratować to honor naszej
drużyny, można tak, powiedzieć. No, jest super. Mimo, że walczy. Super, gratuluję. Wygraliśmy coś? Ty wygrałaś. A ja wygrałam, kawę. To jeszcze lepiej. I no. Gratuluję ci, Asiu, serdecznie. Twoja pierwsza wizyta w Dzikim Łuku okazała się już sukces. Jak tak dalej pójdzie, to po prostu to się wiesz, skończy w ogóle, tak. To daleko zajdziesz. Ale tak, ja bym chciała powiedzieć, że ty znałeś tak naprawdę więcej niż ja. Ja chcę się podzielić tymi punktami. Nie, naprawdę. Tak. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że pamiętałaś prawidłowy tytuł. Widzisz, ja po prostu... Ja tworzę... Tobie to w duszy zagrało, a ja formalistka, cholera... Nie, ja po prostu... Tytuł wiedziałam, o Jezu! Ja po prostu kreuję rzeczywistość taką, jaką chcę widzieć, a nie widzę jej, jaka jest naprawdę. Staszek wygra, niech będzie 3,5 do 2,5, bo tam miał mieć przecież ten jeden punkt za ten ketchup. Bardzo było mi miło. Mi również, chociaż... Tym bardziej się cieszę, że w końcu coś wygrałem. Brawo dla ciebie! Nieważne, że przyszłam tu po paru miesiącach, nie nagrywałam tyle czasu i jeszcze przegrałam, ale spoko, gratuluję. Biorę na klatę to, że no nie znam tytułu. No niestety, ja nie znam tytułu. Pump it up, poszłość im w rewelacyjnie. Ale to nie jest tytuł, pump it up to jest życie. Wow, Magdalena nie lubi przegrywać, ale, proszę państwa. Przegrałam parę razy. Nie, ale... O co ci chodzi? O co ci... Ja nie jestem zła. Nie jestem zła, no Jezu, no. Panka, trochę... idź sobie. No to cześć. Tak. Pozdrawiamy wszystkich. Oglądajcie Dzikie Ucho. Do i zobaczenia słuchajcie w nowym odcinku. I tak. I subskrybujcie kanał. Możemy poprosić naszych oglądających, żeby napisali w komentarzach, jakie piosenki im się najbardziej podobały z ich jakby czasów dzieciństwa i młodości w komentarzach, które rzeczywiście były tylko jednorazowo gdzieś upublicznione w radiu, w telewizji, ale wywarły na nich ogromny wpływ. No jeżeli chcielibyście może spotkać Staszka albo mnie kiedykolwiek, to napiszcie do nas i się spotkamy. I nie róbcie tak, że jeden komentarz i gdzieś ta piosenka, tylko jedna piosenka, jeden komentarz. I dawajcie łapki w górę. Mhm. Nie zapomnijcie dołączyć na platformę Patreon. Badajcie na nasze live, bo jest ich teraz dużo. Tak, poza odcinkami tymi takimi na YouTubie, które wchodzą co jakiś czas, są też live'y, no. Są fajni goście, bywamy także odwiedzajcie. Tam, bywa tam Adam. I bywa tam Magda, bywa tam... i bywa... Ania. W życiu bywa różnie, ale czasem bywa Magda, czasem Adam i Ania zawsze bywa. Tym bardziej, kiedy w życiu bywa różnie, możecie odwiedzić te live'y, żeby było lepiej, żeby bywało lepiej. Tak.